Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać bardzo, ale to bardzo prosty wzór na drutach. Idealny dla osób, które teraz zaczynają robótki na drutach. Ten wzór składa się tylko z dwóch rzędów. Ja cały czas powtarzam, że zaczynając jakąkolwiek robótkę, bo pytacie się Państwo, jak zacząć wzór. Jako podstawa przerabiam sobie dwa rzędy jerseyem, żeby mieć podstawę do rozpoczęcia tego wzoru. Liczba oczek narzuconych na druty jest podzielna przez 3, czyli mamy 3 oczka lewe i 3 oczka prawe. Jest bardzo prosty do zrobienia. Można sobie usytuować ten wzorek z przyciągniętą nitką w dowolnym miejscu. Czy to będzie większy odstęp między tymi oczkami. Mogą być, powiedzmy, tutaj zamiast 3 oczek, mogą być 4 albo 5 oczek. Mogą być 2 oczka. To wszystko zależy od Państwa. Ja Państwu po prostu pokażę, w jaki sposób robi się ten wzorek. Ten wzór tak wygląda z prawej strony, a tak wygląda z lewej strony naszej robótki. Więc zaczniemy robić. Pierwsze oczko ściągamy nieprzerobione z nitką z przodu. Ja Państwu wyjaśniałam, z jakiego względu. Z tego względu właśnie, żeby nam na brzegu naszej robótki powstał taki łańcuszek, który podczas zszywania wytwarza się bardzo ciekawy wzorek i jest estetycznie wykończona nasza robótka. Więc tak. Pierwsze oczko ściągnęliśmy nieprzerobione, czyli to oczko brzegowe, które nie uwzględniamy w naszym wzorze. Przerabiamy następnie 3 oczka lewe i mamy teraz 3 oczka prawe. Przekładamy nitkę z przodu naszej robótki i przekładamy te 3 oczka prawe nieprzerobione na prawy drut. Mamy włóczkę z przodu robótki. Przekładamy. Nie ściągamy za mocno tą włóczkę, żeby ta przeciągnięta nitka była luźna. Następnie przerabiamy 3 oczka lewe i następnie robimy to samo. Włóczka z przodu naszej robótki i przekładamy te 3 prawe oczka nieprzerobione na prawy drut. Proszę spojrzeć. I następnie dalej. 3 oczka lewe włóczka z przodu robótki i te 3 oczka prawe przekładamy nieprzerobione, przekładamy sobie na prawy drut. Włóczka z przodu robótki, 3 oczka lewe i oczko brzegowe, które zawsze ostatnie zawsze przerabiam na prawo i w ten sposób nam się wytwarza ten łańcuszek. W rzędzie drugim przerabiamy wszystkie nasze oczka dokładnie tak, jak nam schodzą z drutu. Czyli pierwsze oczko ściągamy nieprzerobione, 3 oczka prawe, 3 oczka lewe, 3 oczka prawe, 3 oczka lewe, 3 oczka prawe, 3 oczka lewe, 3 oczka prawe i oczko brzegowe, które ja zawsze przerabiam na prawo. Proszę bardzo, to są nasze przerobione dwa rzędy. I te dwa rzędy cały czas sobie powtarzamy. Wiele osób pyta się mnie, ile powinno, żeby zrobić, powiedzmy,
jakąkolwiek robótkę, czy to będzie żakiet, czy swetr, pytają się, ile oczek narzucić. Pomimo tego, że ja robię wiele lat na drutach, zawsze robię sobie kawałeczek tego wzoru, bo różne wzory, niektóre się ściągają, niektóre są bardziej rozciągnięte, więc ja robię sobie taki nieduży kawałeczek robótki, żeby mieć jako przykład, żeby przykładając do jakiejś gotowej robótki, którą wielkość chcemy zrobić, po prostu sobie mnożę ten nasz kawałeczek robótki, żeby wyszło nam dokładnie tyle oczek, ile chcemy narzucić na druty potrzebne, żeby wyszła nam ta robótka, żeby wyszła nam ta wielkość, jaką chcemy zrobić. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam na mój kanał. Z przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Oczywiście mam bardzo wiele ciekawych wzorów Państwu do pokazania. Dziękuję ślicznie i życzę powodzenia.